zdrowia. Jeżeli marihuana jest zdrowa, no to i wódka jest zdrowa. I piwo jest zdrowe, i papierosy są zdrowe. No w Ameryce strasznie szybko poleciało. 10 stanów plus ten District Columbia, czyli tam, gdzie jest stolica, już zaakceptowało marihuanę rozrywkową, a 9 następnych stanów planuje założyć czy pozwolić na używanie marihuany rozrywkowej. Także postępuje to w dosyć szybkim tempie. Także będzie już 20, powiedzmy, połowa, prawie 40% Ameryki, gdzie można sobie rekreacyjnie zapalić. Następne kilkanaście jest, gdzie jest medyczna. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. No i tak popatrzeć, jak to się zaczęło, no to właśnie powolutku wszyscy zaczynali tak od 20-30 lat, powoli były jakieś palenia w parkach takie protestujące, gdzie policja nie reagowała, później przychodzili i mówili, że to tylko medycznie, że to tam różne schizofrenie, że to z Parkinsonem, że to z Alzheimerem, że to tym pomaga, że to tamtym pomaga, że nie żygają po chemoterapii. I tak powolutku się wszystko to roztopiło. Zaczęli obiecywać ludziom, że ludzie będą mogli sobie sami wyhodować, że będą mogli plantacje zakładać, że będą mogli zarabiać, że dealerzy nie będą zarabiali. No a na dzień dzisiejszy kto to wszystko wykupił? No wykupiły wszystkie te kompanie, które sprzedają gorzałę, i wykupiły kompanie, które sprzedają tytoń. Czyli wszystkie te plany, że nie będzie dealerów, przejęli wielcy dealerzy. Są tak drogo, jest tak drogo, że w Colorado po prostu sprzedają nielegalną marihuanę i tak, bo akcyzy na marihuanę są 60, 70, 80%, czyli idzie wszystko do kufra, państwowego, można powiedzieć, stanowego. Stany 20-30 lat zaczęły wprowadzać loterie. Też tylko jedna loteria, dwie loterie, trzy loterie, później cztery, później codziennie, później dwie codziennie. Kasę zbijają, tak? Także urzędnicy kasę zbijają. Z tą marihuaną jest to samo. Po prostu ta nielegalna marihuana. Tylko że najgorsze jest to, że jak była nielegalna, to nie było używania tego. A teraz jest legalna na poziomie stanowym, bo na poziomie federalnym to ciągle, jeżeli ktoś pali na autostradzie czy na ulicy, no to może być aresztowany. Jest nielegalna w tym sensie, że pracodawca może wywalić na pysk, jeżeli zobaczy, że ktoś używa marihuany, a marihuana jest wyczuwalna no, do 12 tygodni. Te pół życia tej tak zwanej tej działalności, no to jest 12 godzin, czyli ta siła po 12 godzinach to jest połowa tego, co była na początku tego kopa się dostaje. Także jak się zapali, no to w zasadzie można powiedzieć, że następnego dnia idzie się do pracy nagazowanym. Czyli ma się połowę tego, co się powiedzmy było na haju czy nagazowanym po paleniu. No i to jest najgorsze, że teraz te sklepy, które dostały zezwolenie na sprzedawanie marihuany, zaczynają znowu następny palec dostali, a rwą za rękę. Niektóre sklepy, czy tam w niektórych stanach mówią, no chwileczkę, no można zapalić marihuanę, no a co z halucynogennymi grzybkami, tak? Może ktoś potrzebuje medycznie halucynogenne grzybki. Także to nie ma końca. Ludzie po prostu zostali zrobieni w bambuko, no i teraz nie dość, że na autostradach jeżdżą pijani,
napaleni nikotyną, no to teraz jeszcze napaleni marihuaną i palą marihuanę. Jak się czasami idzie gdzieś czy jedzie, no to czuć smród. No i medycznie wydawałoby się, że lekarstwo w Ameryce, które jest, zanim jest dopuszczone przez Ministerstwo Zdrowia, no to zajmuje to 10-15 lat. Te patenty, które się dostaje na medycynę, no to też one są dosyć długo dawane. No ale badania są nieprawdopodobne. A marihuana, no to w końcu jest to trutka, tak? To jest jednak trutka. Ona nagazuje kogoś, no i znieczula ból. Znieczula ból. No to jest tak samo jak z wódką. Z wódką też jak ktoś się nachla, no to też nie czuje bólu. Także, że piwo i wódka też może trzeba by było zacząć mówić, że jest medyczna. Palenie jako takie, no to smoły wchodzą w płuca i pokrywają te płuca. W Ameryce wyeliminowano tak gdzieś 5-10 lat temu, no to już kompletnie wyeliminowano palenie tytoniu. Alkohol to też starali się, były takie grupy całe, matki przeciwko pijanym kierowcom, no bo dużo ginęło dzieci, no ale też i młodzieży, która jeździła pijana, także to taka kompania wyeliminowała te kompanie antynikotynowe i antypapierosowe i antyalkoholowe, wyeliminowały na to, no i w zasadzie powstała jakieś takie próżnia, no i do tej próżni wskoczyła błyskawicznie marihuana. Ludzie, wygląda na to, że ludzie potrzebują jakiś używek. Po prostu nie potrafią żyć bez tego. Także te utopijne myślenie, że ze społeczeństwa można wyeliminować kompletnie wódkę, kiedy była prohibicja i był ten dodatek do konstytucji, poprawka do konstytucji 19, a później była 21, żeby wrócić czy odrzucić prohibicję. No akurat 21 lat też jest wiekiem picia alkoholu w większości stanów, w niektórych tam jest 18, ale w większości stanów jest 21 lat, także to takie śmieszne jest. No i ta trucizna tej marihuany, ona jednak ogranicza na przykład możliwości kierowania. No, każdy jakiś taki trutka jednak, po to jest się na haju, na tym nagazowanym, żeby coś dać do umysłu. No i ceną tego jest właśnie, że jest ograniczone zdolności kierowania. Wszelkie sprawy medyczne, no to czyli zanim lekarstwo jest wypuszczone na rynek, no to jest badane, co to daje lepszego, za jaką cenę. No i jeżeli lepszego jest więcej niż gorszego, no to wtedy się leczy, tak? No wszystko ma swoją cenę. I jednak badania wskazują, że palenie marihuany wzrasta psychoza, wzrasta schizofrenia. W 2017 roku raport z Amerykańskiej Akademii Nauk Medycznych, no to już kompletnie powiedział, że to są konkretne substancje niszczące marihuana. Także tak jak wspomniałem, jeżeli ktoś mówi, że ból ogranicza, no wszystko ogranicza ból. Każdy narkotyk ogranicza ból, włącznie z wódką. No niektórzy mówią, że to są marihuana jest lepsza niż te wszystkie opiumowe, no ale to nie jest na żadnych badaniach oparte. No te badania, które były robione, to oczywiście, że marihuana może te po chemoterapii ograniczyć te żyganie, tak? Ale to jednak było sprawdzane względem placebo, czyli używali marihuany i dawali im coś podobnego do marihuany. W sumie placebo to jest cukierki słodkie, czy tam woda, czy coś, co w ogóle nie ma
nie ma znaczenia. No i nie było, nie było tak bardzo dużo różnicy. No ale nie sprawdzali, nawet jeżeli sprawdzali w stosunku do innych lekarstw, które zmniejszały te żyganie, no to też nie było takich rewelacyjnych jakichś wyników. Także trudno powiedzieć, że marihuana była efektywna. Najgorsze jest to, że argumentach za wprowadzeniem tej najpierw medycznej, a później rozrywkowej, to właśnie to wchodziło, że to leczy schizofrenię, Parkinsona, Alzheimera, ale prawda jest taka, że marihuana to nie jest odpowiedź na to wszystko. Niektórzy uwielbiają wspominać, czy uważają, że kanabidole, czyli te wszystkie olejki z marihuany, są bardzo dobre na epilepsję. No tyle tylko, że wyciągi jakieś tam z krzaczorów, to są medyczne, no ale jednak te same krzaczory, to jednak tego nie jest. Jest coś takiego jak naparstnica na przykład i ta naparstnica ogólnie rzecz biorąc to jest uznana za trująca, no ale faktycznie w pewnych malutkich dawkach pozwala na to, żeby było to na serce, tak? Tak samo jak żubrówka, ta słodka trawka żubrówka, no to ona ma coumarin, no ale w małych ilościach, no to jest to coumarin, jest rozrzedzający do krwi, także pomaga przy usuwaniu skrzepów i tego rodzaju rzeczy. Także marihuana jest trucizną i teraz kasę na tym robią wielkie, potężne firmy tytoniowe, no bo tytoń został zaciukany po prostu, no i firmy alkoholowe, no bo alkohol też, szczególnie ten taki mocniejszy alkohol, no to spożycie spada, spożycie piwa też spada, no spożycie marihuany wzrasta, no ale summa summarum jeżeli jedna używka nawet spada, a druga wzrasta, czyli z tego wszystkiego jest razem. Także społeczeństwo dostaje jeszcze więcej ludzi, którzy lubią nadużywki. Nadużywki, najgorsze jest to w tym, że w wypadku tej marihuany jednak spora część wyląduje na tych ciężkich narkotykach, czyli wszelkiego rodzaju opium, kokainy i wszystkiego innego wdychane, wstrzykiwane i tak dalej. Także nie jest to zdrowe, ale mimo wszystko życzę zdrowia. Także jeszcze raz zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam do subskrybowania. Tutaj jest guziczek. I do następnego.